Od soboty na ulicy Sienkiewicza trwa jarmark wielkanocny. Kielczanie oraz goście, którzy do naszego miasta zawitali na krótszy bądź dłuższy pobyt, mogą skorzystać z oferty przygotowanej przez kilkudziesięciu wystawców. Dominują wyroby rzemiosła artystycznego związane z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi. Ale nie tylko, bo można zakupić dobrą i smaczną żywność, w tym wędliny i ryby wędzone oraz coś, co rzadko gości na naszych stołach. A szkoda, bo wyroby z dziczyzny są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Przekonuje o tym pan Roman, jeden z wystawców. Ta zwierzyna ma tą przewagę nad wieprzowiną i wołowiną, że ona mieszka w lesie, śpi na mchu. Zapraszam na świetne wyroby, pyszny bigos myśliwski, pyszną kiełbaskę z cebulką, z bałkańską przyprawą ajwar. Naprawdę polecam, zapraszam, najlepsze smakołyki wielkanocne, jakie możecie zjeść, to w tym właśnie stoisku na Sienkiewicza. A jeśli już skosztujemy smacznych wyrobów, to warto zajrzeć vis-a-vis na stoisko rejonowego przedsiębiorstwa zieleni i usług komunalnych, gdzie obok rzeżuchy zakupimy kwiaty bądź sadzonki wykorzystywane do upiększenia naszych ogrodów lub balkonów. Jarmark wielkanocny potrwa do piątku 30 marca. Przez dwa dni w sobotę i niedzielę na placu artystów organizatorzy przygotowali wiele atrakcji towarzyszących jarmarkowi. Obok warsztatów plastycznych i animacji przeprowadzonych przez instruktorów Młodzieżowego Domu Kultury, na dzieci i młodzież czekały eksperymenty chemiczne przygotowane i poprowadzone przez pracowników Energetycznego Centrum Nauki. Dwie inne placówki kultury, to znaczy Muzeum Historii Kielc i Biuro Wystaw Artystycznych, zaoferowały wszystkim chętnym warsztaty graficzne, podczas których odbijamy okolicznościowe, świąteczne motywy. Mogą to być kartki z życzeniami, mogą to być ozdoby do domu przedświąteczne, mogą to być upominki. Także motyw, myślę, że jest na czasie. Będziemy pomagać, będziemy instruować, ponieważ jest to technika dzisiaj jest rzadko używana i raczej zajmują się nią, posługują się nią profesjonalni plastycy, stąd nasza pomoc. Ale każdy może spróbować własnych sił. Zabezpieczamy tutaj warsztat, dajemy okolicznościowy strój do pracy. Najmłodsi mieli sposobność ozdobić swoje twarze fantazyjnymi i kolorowymi wzorami. Ci, którzy szukali wrażeń estetycznych związanych z wyrobami rękodzieła ludowego, mogli zajrzeć na stoisko Osińskiego Stowarzyszenia Pasjonatów Rękodzieła Kuźnia Arcydzieł z Osin w gminie Miżec. Na ten jarmark przyjechałyśmy tak typowo z ozdobami związanymi ze świętami wielkanocnymi, czyli to są wielkanocne baranki, kurczaki, koszyki. Mamy trochę palm, wszystko wykonane jest własnoręcznie. Myślę, że to też wyróżnia naszą grupę, że my bardzo mało korzystamy z jakichś takich półproduktów, raczej wszystko staramy się robić same od podstaw. Także jeżeli robimy palmę, to z własnymi kwiatkami, z własnymi jakimiś tam dodatkami. Jeżeli robimy baranka wielkanocnego, to wszystko. I nóżki, i różki, i oczka, i futerko tego baranka, wszystko jest wykonane przez nas. I rzeczywiście te wyroby mogły zachwycić. Obok wspomnianych atrakcji nie zabrakło występów zespołów folklorystycznych, m.in. z gminy Zagnańsk, Ćmińska oraz Zajączkowa.